Klub piłkarski Siarka Tarnobrzeg po raz kolejny zapisał się na kartach, a właściwie stronach historii. Tym razem dzięki wieloletnim staraniom Sławomira Strzałki, tarnobrzeskiego dziennikarza sportowego, który wydał książkę poświęconą losom klubu w latach 1989-2018. Książkę tak naprawdę pisałem przez prawie 10 lat. Wszystko zaczęło się, kiedy byłem pracownikiem Miejskiej Telewizji Tarnobrzeg, dziennikarzem sportowym i chciałem w jakiś tam sposób ubarwić, uatrakcyjnić moje materiały ze spotkań i posiłkować się jakimiś danymi statystycznymi, ciekawostkami i tak dalej. Wtedy zacząłem zbierać materiały. Tych materiałów okazało się, że uzbierałem tyle, że pomyślałem sobie, że może warto byłoby to jakoś sfinalizować napisaniem po prostu książki o Siarce Tarnobrzeg. Piłkarskie Wademekum poświęcone Siarce to ważna publikacja nie tylko dla kibiców, ale i wielu mieszkańców, którzy licznie zgromadzili się na premierowej prezentacji książki. W książce zajmuję się przede wszystkim ostatnimi 30 latami klubu sportowego Siarka. Jest w niej opis ostatnich prawie 30 sezonów. Jest w niej składy ponad 940 meczów. Są tabele, statystyki, ciekawostki, także sylwetki, opis wszystkich piłkarzy, którzy grali w tym klubie od 1989 roku, czyli ponad 300 zawodników. Jest też mnóstwo zdjęć naszych tarnobrzeskich fotoreporterów, także myślę, że takiej książki nie było na rynku nie tylko sportowym, nie tylko chyba tutaj w Tarnobrzegu, ale i w okolicach. Wieloletnia praca i pasja Sławomira Strzałki udowodniła, że Siarka Tarnobrzeg to nie tylko klub sportowy, ale też ważna część historii miasta. Mam nadzieję, że książka będzie się podobać, bo jest to książka, myślę, że ciekawa, wartościowa i myślę, że każdy kibic Siarki powinien taką książkę mieć i ta książka myślę, że będzie takim cennym elementem biblioteczki każdego siarkowca. Liczące ponad 700 stron wydawnictwo dostępne jest do sprzedaży w siedzibie klubu znajdującej się w Mosirze. Można go również zakupić na stronie internetowej klubu w cenie 70 zł.